też na elektromagnetyce. Gdzie między innymi pole elektromagnetyczne? Nie mam pole elektromagnetyczne. A cały czas... Pojawił się rezonans magnetyczny. Jest to pierwsze urządzenie tego rodzaju w naszym mieście. Jest to urządzenie pozwalające na uzyskanie wysokodiagnostycznych obrazów w postaci przekrojów danej okolicy ciała. Urządzenie służy do diagnostyki począwszy od głowy aż po pięty. Możemy tutaj na naszym aparacie badać narząd ruchu, stawy barkowe, stawy kolanowe, stawy skokowe, nadgarstki, wszystko co do tej pory było niewidoczne na zdjęciach rentgenowskich. Polegamy na teleradiologii. Nasze obrazy będą wysyłane do Warszawy, gdzie lekarze w miarę możliwości będą jak najszybciej odsyłać nam wyniki tych badań. Zawartość oczodołów.